1 grudnia witam Was, drodzy, bardzo serdecznie i zapraszam, byśmy przysiedli przy filiżance herbaty lub kawy. Drodzy, bardzo lubię to miejsce w Jerozolimie. Muszę Wam powiedzieć, że herbata smakuje tutaj naprawdę fantastycznie, z świeżą miętą. Miejsce też szczególne, dlatego że jesteśmy jakieś 80 metrów od Kopuły na Skale, od świętego miejsca islamu. Jesteśmy jakieś 100 metrów od zachodniej ściany, jakże ważnej w judaizmie. Jakieś 300 metrów stąd jest Bazylika Grobu Świętego, miejsce pielgrzymek chrześcijańskich, miejsce święte trzech wielkich religii, ale też miejsce pełne napięcia, pełne przemocy, pełne nienawiści. I o tym świadczą żołnierze, których spotykamy na każdym kroku, którzy noszą broń długą, krótką i w każdej chwili gotowi są ją użyć. Czy tak rzeczywiście powinien wyglądać świat i czy takie powinno być święte miejsce? Hasło miesiąca grudnia daje nam zupełnie inny obraz świata. Czytam to słowo z księgi proroka Izajasza w 6. wierszu. Wtedy wilk będzie przebywał z barankiem, lampart leżał razem z koźlęciem, cielę, młody lew i wół będą razem, a mały chłopiec będzie je prowadził. Nie będzie wtedy podziału na to, co należy do tych, do tamtych. Nie trzeba będzie wtedy wojska, które będzie strzegło, pilnowało bezpieczeństwa, bo taki świat przygotował dla nas Bóg. Ale dopóki jesteśmy na tym świecie, nie jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności za to, co jest Bożym stworzeniem. A przede wszystkim nie jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności. Przede wszystkim mamy przywilej w tym, by innym wskazywać drogę do domu Ojca, do tego świata, który przygotował dla nas Bóg. Byśmy nie dali się zwodzić, że to, co tu i teraz jest jedynym i niepowtarzalnym, bo jedyne i niepowtarzalne jest to, co przygotował dla nas Bóg, a co objawia nam w swoim Słowie. Życzę dobrego dnia, dobrego miesiąca. Zostańcie z Bogiem.